Dzień dobry, 4 czerwiec, kolejna niedziela, kolejna 300 dzisiaj, jaka miejscowość? Graza, o ile dobrze pamiętam. I słuchajcie, w powietrzu w tej chwili już nasi zawodnicy oczywiście, dzisiaj 73 sztuki poszły. I gołębie wypuszczone o godzinie 6.30. 6.30, w tej chwili po 9.00. I pogoda, powiem Wam, że dzisiaj no naprawdę jest przepięknie, tak? Jest w tej chwili około 16 stopni. I wiatr zachodni ogólnie. Ale po drodze też troszeczkę, raz dołącza się północny, raz południowy, więc będzie tymi gołębiami troszeczkę tak bujać góra-dół. I powiem Wam, jestem jakoś tak pozytywnie nastawiona. Oczywiście gołębie w doskonałej formie. Myślę, że będzie dobry, będzie udany lot. No ale niebawem będziemy mogli to zobaczyć. A czy ja coś Wam chciałam powiedzieć jeszcze ważnego? Nie wiem, na tą chwilę nic mi się nie przypomina. Jak mi się przypomni, to oczywiście w trakcie relacji coś tam Wam będę dopowiadać, opowiadać. A na razie czekamy. Silverku, czekasz? Czekasz na gołąbki? Nie, no słuchajcie, pogoda jest naprawdę, jest tak przyjemnie. Tutaj cały czas u nas wiatry, zresztą no możecie to obserwować, że naprawdę tutaj wietrzycho jest takie na tym, my jesteśmy na tej działce takiej narożnej, więc no wieje tutaj nieziemsko. Rzadko kiedy możemy właśnie się rozkoszować taką fajną pogodą, kiedy jest spokojnie, a dzisiaj jest po prostu idealnie. Aha, i wracając właśnie do tego wiatru, bo też mówię spokojnie, a wcześniej wspominałam coś, że wiatr ogólnie zachodni, ale słuchajcie, ten wiatr jest naprawdę taki minimalny. Przed chwilą zerkałam, to tam pokazuje jakieś 3-4 kilometry na godzinę, więc to jest, słuchajcie, naprawdę tak delikatnie. Dlatego widać, to mówię, to już u nas w ogrodzie, że jest spokojniutko, tak. O, traweczki się nie ruszają. Więc na tej 300 gołębie też na pewno popracują i będą miały okazję się wykazać. Także do usłyszenia, do zobaczenia troszkę później. Defała, Katarzyna mówi defały, nie dawaj do 50. Szósty konkurs. No to ładnie tam poszło. Ale jeszcze działa. Ona też to jest. Ona mówi, no przecież następna. Jest ta typowana, dobrze. Kurde, co tej linii odbył, miała kolejny czwórkowy konkurs. Jest ten typ i jest ten, jest inter zamknięty. No to. No dobrze, chociaż typy.
Kurde, skoro jest na pierwszą, nie jest styk. Zobacz, tu jak. Nie jest to nasze, nasze wiśnie idą w kierunku. Jakieś dymki, te przewiały, jak oni tam nad morzem mieli, wie. Wszystkie, jak oni tam już mają, tak. Te parcelizy, jak chcę, to na górę wiatr. Kurde, skoro jest ta defała. I szósty, i siódmy, i ósmy. Dobrze jest, dobrze jest. Dobrze ty to tak, dobrze. A. O, 630, kurde, miałem go kupować teraz. Jeszcze. Ten stary, co to za gołębie siadają ty? Ten mały, zobacz co to za gołębie ty. Katarzyna, ten Krasia. Ten grof też nic nie robi, roczny. Kurde, ale Inter zamknie. Jest akurat po 11. Jest, zobacz, no. Jest, zobacz, jak po sznurze. Jest jeszcze jeden i z boku wszystko, nie? Wszystko z boku. Dwa tu też. O, jest szary, dobrze. Komplet, na komplecie. Thank you.
38-30. O, w 10 jest na pewno, ale nie wiem, czy w 5. Zaraz zobaczę. No. Ale wolno idą. No słuchajcie, parę minut po 11 w tej chwili, 60 gołębi, tak więc można by rzec, że już po locie i powiem Wam szczerze, że no kurczę, szybki lot, bardzo szybki lot, szybszy niż się spodziewałam. Myślałam, że te gołębie gdzieś tam koło 11 się pojawią, może parę minut przed, jednak pierwszy siada 10:31. Ale słuchajcie, wszystko od morza, jednak mówię tutaj końcówka, ewidentnie ten wiatr pchnął je do góry, tak jak Wam mówiłam, góra, dół, gdzieś tam po drodze, ale tutaj tą końcówkę dostały do morza i no i tutaj szły ewidentnie od północy. Ale ładny lot, bardzo ładny lot, słuchajcie, zobaczcie sobie, 38-21, to jest ta samica, słuchajcie, którą nam kolega przeoczył przy koszowaniu, zobaczcie, ona teraz siada druga, no naprawdę idzie pięknie, pięknie, tak by miała komplet, to same takie fajne konkursy, naprawdę, dobra, ale słuchajcie, i teraz tak, ona, zobaczcie, ładnie intery zamknięte, ona była typowana, ten samiec do inter i tutaj mamy trzeciego gołębia do inter. No pięknie. W czwórce. Ojej, 11-latka nasza. Słuchajcie, była debata, czy w typy, czy nie w typy. Ja ostatecznie mówię do Krzyśka, dobra, rób co chcesz. Wahał się i nie dał jej w typy. A proszę, melduje się piąta. Ale pięknie, słuchajcie, tu kolejna typowana samica. Bardzo ładnie to poszło. Śliczny lot, śliczny, szybki lot. Także moi drodzy, czekamy teraz dwie 500 pod rząd, także zobaczymy, co się będzie działo. A jest, słuchajcie, nasza, proszę, gwiazda 02. No dzisiaj, kurczę, która ona była, nie chcę się już teraz patrzeć, bo nie uderzyła gdzieś tam w czubie, ale zauważyłam, że ona, widzicie, te loty, gdzie były pod wiatr, tam ona się pokazywała, natomiast wiatry to ewidentnie nie są jej loty. Ale dobra, ładnie tym jest. Słuchajcie, roczna samica, także myślę, że jest jakiś potencjał. Zobaczymy to, co się będzie działo. Okej, nie wiem, czy dzisiaj się jeszcze pojawię, czy też nie. Gdybym się już nie pojawiła, to moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia, dobry lot. A słuchajcie, już jechałam. Jest przed 17, Krzysiek mówi, że jeszcze nie odpiął zegara. 72, czyli jednego nie ma. Jednego nie ma, a jak one tutaj, ten o 16, 13:21, 13:08. Dobra. I co? Towarzystwo już odpoczywa sobie. Słuchajcie. No lot, kurczę, ja Wam to chyba mówiłam, już nie wiem. Dużo szybszy niż się spodziewaliśmy. Jednak ten wiaterek, ale to też, słuchajcie, ja na jakim pułapie zależy, gołębia lecą czasami. Czasami gdzieś tam niżej, wyżej pokazuje troszeczkę inne te szybkości i widać, że no jednak ten wiatr je pchał z dużo większą prędkością niż gdzieś tam zerknęłam na tych radarach rano. O, kał już całkiem ładny, elegancko. Dobra, czyli co, 71, jednego brakuje. Słuchajcie, jeszcze, bo w zeszłym tygodniu odnośnie lotu pytaliście, jak braki. Nie wiem już sama, czy ja odpisywałam, bo gdzieś tam były zapytania też chyba w komentarzach, ale słuchajcie, ogólnie sytuacja wyglądała tak, że w dniu lotu, jak Krzysiek jechał na zegary, to kurczę, coś, nie wiem, czy koło 10, 11, takie były braki w momencie, kiedy Krzysiek odpiął zegar. Wieczorem chyba doleciał jeden,
Czy żadnego? W każdym razie w poniedziałek rano jeden, chyba pod wieczór jeden. No i finalnie, i przedwczoraj, słuchajcie, doszła fajna roczna samica, ale słuchajcie, z tipesem, czyli nigdzie nie wlazła, gdzieś tam walczyła cały tydzień. I to taka, na którą my mocno czekaliśmy, można powiedzieć, chyba najbardziej z tego całego zaginionego. Z tej całej zaginionej ilości. I teraz powiem wam tak, 4 albo 5 z zeszłego lotu. Kurczę, no mnie też nie ma tutaj w tygodniu, tak mówię, jak Krzysiek, ja gdzieś tam śmigam i to tamto szpital, więc on mi czasami mówi, coś doszło, a ja tak to wiecie, gdzieś mi to, ale wydaje mi się, że no chyba 4 z zeszłego lotu. Chociaż, kurde, też kolejna rzecz, chciałam zajrzeć do samic, samica siedzą na wojlarze. Kolejna rzecz to, słuchajcie, no to to, ile gołębi ginie, jeśli giną jakieś takie rozsądne ilości, no to nie jest wyznacznikiem, tak, no chodzi o to, żeby one robiły, słuchajcie, dobre wyniki, żeby siadały w szpicy, żeby powtarzały, tak, a ginąć mają, tak, no to jest ta naturalna selekcja, tak. Oczywiście, no niepokojące jest, jak ginie, słuchajcie, nie wiem, 50-60% stada, no to okej, wtedy można się tam zastanawiać, ale tak, no to muszą odpadać przecież, bo mają zostawać najlepsze z najlepszych, tak? Na tym to polega. Dobra, moi drodzy, to tyle, bo zbliża się właśnie 17. Krzysiek już się tam ubierał, czeka na zegar, muszę odpiąć zegar i jedzie na otwarcie zegarów. Dobra, powiem wam później o... Przy okazji pewnie kolejnego lotu powiem wam, jak to wszystko wyszło, ale jest na pewno bardzo przyzwoicie. Na pewno bardzo przyzwoicie. No i tak szybko myślę, czy coś wam chciałam jeszcze dopowiedzieć, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Dobry lot, moi drodzy.